tej strony jest Kubany Cię dla Was kolejny pradik. Tym razem będzie to sytuacja czołg vs. BWP. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, że w takiej sytuacji no, czołgista jest w każdym razie na przegranej pozycji. Dlaczego? Ponieważ każdy kierowca BWP, który z zastrzeżeniem, który używa pocisków APFSDT, Niestety wygra. Dlaczego? Pociski APFSDT przebijają pancerz i zadają czołgowi obrażenia w wysokości około 10% za jednym strzałem. Mamy 6 pocisków APFSDT, co niestety oznacza, że czołg nie ma żadnych szans. Dlatego właśnie, kiedy gramy czołgiem i widzimy wrogie BWP, należy się, jeżeli w ogóle mamy je oznaczone, należy je zajechać, nie należy jego raszować lub po prostu jechać na niego jak idiota, tylko po prostu spokojnie go zajechać, znaleźć gdzie on jest. I wykonać strzał w tył, ponieważ strzał do BWP bezpośrednio pod kątem prostym, nieważne w którą stronę, w tył, w przód czy w bok, zabiera około 45%. Oczywiście po zniszczeniu osłony, więc spokojnie trzy strzały i powinno być po pojeździe, jeszcze kiedy mamy swojego strzelca lub sami będziemy będziemy rpegować, to powinien być jeden strzał. Tutaj macie sytuację, w której spotkałem BMP bez pocisków APFSDT. Jak widzicie, BMP bez pocisków APFSDT jest bezużyteczne. Praktycznie on nie, nawet do mnie nie strzelał, co nie zmienia faktu, że raczej by mnie nie zabił. Tutaj macie sytuację, tak jak mówiłem, widzicie BMB, zajeżdżacie je spokojnie, staracie się nie raszować. Dopiero kiedy jesteście pewni, że już nic wam nie grozi, dopiero możecie na niego dojechać, kiedy macie przewagę tego jednego lub dwóch strzałów. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki nara.